No i jest kolejna piątka. Nie pocieszyła się Hania latawcem. Jest tak mocny wiatr, że nie zdążyłyśmy go wyciągnąć, a już powyrywało wszystkie plastiki. Dobrze mi to, że jakbyście widzieli, jakie to pyszne. Jednak plaża w Stegnie nie zawodzi. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dzień rozpoczniemy od śniadania, ale najpierw trzeba wszystko sprzątnąć po tej nawałnicy, co przyszła w nocy. Fotele nam zamoczyło. No i od rana jest praca, a później na plażę na poszukiwania. Ale najpierw zjemy śniadanie wspólnie z wami. Dzień dobry. Nowy dzień, nowe możliwości. Trochę niewyspani jesteśmy, bo nad ranem była burza. Przeszła masakra, jak pierdyknęło, to myślałam, że wyskoczy z samochodu. Hania, słyszałaś burzę? Nie. Nie, ona spała jak zabita, nie? Fajnie się spało. Cieplutko. No i kolejne. O, ja sobie chleb z pasztetem też widzę. Ale ja też chciała. Jogurcik możesz mi dać. A jest tutaj? Nie widzę. Jest. I tu masz jakieś kiełbaskę, nie? Także gotowi do śniadania. Na bogato. Na bogato. A te zupki chińskie? To na obiad. Na obiad. Bo naprawdę jest zimno, skoro masło się takie twarde zrobiło. Zimno wieje. Jak ogarniemy tutaj śniadanko, zbierzemy się trochę na poszukiwania. Zobaczymy, jak długo uda się pochodzić. Ogólnie jest poniżej 10 stopni, jest wiecznie, także nad morzem jest wtedy niezbyt komfortowo, ale dla nas to nie jest jakaś ta wielka przeszkoda. No dla nas nie, ale pamiętaj, że mamy Hanię. Hania będzie w busie leżała, będziemy prowadzić poszukiwania. Jeszcze czego? Odzywa się, słucha. A tymczasem życzymy wam też smacznego i sami zabieramy się za jedzenie. Masełko, pasztecik. Już zaczyna się jedzenie pasztetu. Bo na biwakowym klimacie van life najlepszy jest chleb z pasztetem i z pomidorem. I tu jogurcik jak zjesz, tak? A ogórka chcesz kiszonego? O, oczywiście. Herbatki, Hani. Herbatki? To leży przy. Dobrze widzę, że jakbyście widzieli, jakie to pyszne. Wyborne. Rozhulało nam się dzisiaj morze. Jest mocno wietrznie. No i dosyć zimno. No ale trzeba będzie odpalić wykrywacze i trochę poprowadzić poszukiwania. Jest sygnał. Może dzisiaj szaleje, wyrzuca wszystko na zewnątrz. W tej strefie wczoraj było dużo ludzi. No i są tego też oznaki, bo i są pierwsze monety. 50 groszy. Także pokręcimy się tutaj, dopóki wiatr nas nie wygoni, bo jest niesamowicie zimno, ale też jest i duża motywacja, co zachęca do
intensywnych poszukiwań. Sygnał bardzo ładny. Zaraz zobaczymy. Co tam? O, chodźcie, zobaczcie z tej strony, jak się ładnie ułożyło. Uchowała się monetka dla mnie. Jest to 2 złote. 2 złote. Na szczęście, aby więcej takich monetek padało. Ale dzisiaj pizgawa jest naprawdę masakra. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. A w międzyczasie tutaj kołpaliśmy koło siebie Ewelinki monetka i moja. Zobaczcie, jaki destrukt. Widać, że ze stali zrobiona i ta sól, która tutaj jest, po prostu powoduje, że ta moneta nabiera korozji. Trochę szkoda, bo po nas tych pamiątek za dużo w tej ziemi nie zostanie. Dzisiaj akurat mam farta, pół godzinki i złoty 30. Że trzeba szukać dalej. Lecimy. Drodzy widzowie, akurat jak rodzice sobie poszukiwali, to ja sobie zrobiłam w tym czasie szałas taki. Mam tu kiki. Są mi znajdki na oko. Trąbki i organy. Ciekawe, czy to jest sprawne. Dudy. To masz trąbkę. A ty co masz? W sumie to nic. Naprawdę. A tam jak grupy menaż, 2 namioty stoją. Pełno butów, ciuchów, puszek, butelek, jedzenie. O matko bosko. Ja tam podejdę i zobaczę. Podejdź, zobacz. Ale tak chyba ktoś śpi w środku. Tak mi się wydaje. I chyba mają psa, bo bardzo długa smycz leży. Tak sobie myślę, że chyba pójdę dla Hani, wezmę ten latawiec popuszczamy sobie, taki wiatr jest, co? Może być. No. Widzicie? W zimę też warto przyjeżdżać. W sumie już wiosna. Gdzieś tu był ten sygnał, ale tu jest sporo sygnałów. Uciekł mi tutaj. Gdzieś, o, jest. I to jeszcze 5. Jednak plaża w Stegnie nie zawodzi. Bez 5 się nie wraca do domu, także cieszę się niesamowicie. Gdzie jak nie na plaży takie monety można znaleźć, ale widać, że trochę poleżała, przyciemniała jest, także woda zasolona robi swoje. Nic, tylko się cieszyć i szukać dalej. Nie pocieszyła się Hania latawcem. Jest tak mocny wiatr, że nie zdążyłyśmy go wyciągnąć, a już powyrywało wszystkie plastiki. Ale jakby nie patrzył, trochę fruwa, nie? Nie za bardzo ją to zainteresowało. Wkurzyła się i poszła do swojej bazy. O, i wstążka odleciała. Kurde, się już patyki nawet podpadały. Zobacz, stary. Kurde, jakie gówno robią, że po latawcu. Niech se pofruwa.
Gdzieś tutaj jest ten sygnał. Tutaj jest. Ale taki pewny. Gdzie to jest? Nie mogę tego... Jest tutaj. Mam to już tutaj. Piękny dźwięk. A, ha, 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 ha. Jest. Jest, jest, jest. No i jest kolejna piątka. Prawdę mówiąc, już pomału traciłem nadzieję, bo jest coraz zimniej, pomimo że słońce wyszło, wymarzłem. Natomiast jestem w takiej niecce w dole, gdzie stał kiedyś bar. Pewnie ktoś tutaj przyszedł posiedzieć, no i posypało mu się sportek 5 zł. Także cieszę się niesamowicie, jest kolejna piątka i to nad morzem w Stegnie. Był sygnał i zobaczymy, co tym razem. O, wyskoczyło tutaj 20 czy 10, 20 groszy. No i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejsze poszukiwania. Tradycyjny zabieg po poszukiwaniach na plaży to czyszczenie butów z piasku, a jest go zawsze dużo. W domu się wysypuje jeszcze tygodniami po pobycie nad morzem. Taki urok, taka przyjemność, takie morze. Łóżko już zaścielone, prawie że gotowi do zaraz ci dam internet, prawie że gotowi do wyjazdu. Nawet Hania nazbierała patyczków dla naszego zbuja. Prawda? Już mówi, że tęskni. Tęsknisz? Nie tęsknisz? Za zbujem? Tęskni. I za Tosią. Także resztę jeszcze pozbieramy i w drogę. Przed wyjazdem ku dalszej przygodzie chcemy podsumować ten wyjazd. Jakbyś go ogólnie swoimi słowami podsumowała, ja coś tam zawsze dodam. Fajnie, miło, rodzinnie, klimatycznie, z przyjaciółmi. Także spoko. Tak? Ale mam się odnieść pewnie do naszych znalezisk. No znalezisk, no nie za wiele znaleźliśmy, to prawda. Aura nie sprzyjała. Pierwszy dzień było mało czasu, bo wieczór nas dopadł. Nocy burza nie dała nam pospać, a rano się nie mogliśmy skoncentrować na poszukiwaniu ze względu na to, że noc była nieprzespana i rano mocno wiało. Także mogliście to też sami odczuć. Ale nie brakło tych morsików w wodzie. No, dużo zobaczyliśmy, natomiast kamera tego nie zarejestrowała. Było to MNL-stwo, o którym mówiła Ewelinka, no nie chcieliśmy tego pokazywać. No i duża grupa morsów z Elbląga, których pozdrawiamy, morsowała i interesowała się też naszą pasją i tym, co my robimy. Także pozdrowienia dla morsów z całego kraju, dokładnie, bo też tu ich widujemy. Tymczasem my będziemy kończyć na dzisiaj ten odcinek. Zbieramy się i jedziemy w dalszą podróż. A gdzie zajechaliśmy, będziecie mogli obejrzeć w następnym odcinku. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Do następnego. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.